Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym Kiełbaso Playu. Czołem i uchem. Z tej strony Kabanos i Kabanos. Kiełbasa miałeś powiedzieć, ty siusiaku jeden. Prezentujemy wam tutaj nietypowy tytuł, jakim jest ścigałka, która została w zasadzie zapowiedziana bardzo wcześnie, chyba w 2013 roku. Dokładnie 24 grudnia. Dali do niej dostęp twórcy, znane studio Bugbear Entertainment. Tak, do wersji wczesnej bety. Wczesnej bety. A że my sobie tu... O kurde. No, to polecieliśmy z tematem. No, gra twórców Flat Out, Rally Trophy, Ridge Racer, Abandoned. Właśnie głównie patrzymy na ten tytuł dzięki temu, że graliśmy poprzednio w Flat Out 1 i 2. Trójki oczywiście nie liczymy, bo to gówno, a czwórka została stworzona przez zupełnie inne studio. Więc może zacznijmy Big Stadium, Demolition Area, Figur. Ósemkę machniemy sobie. Niestety mamy tylko jeden samochód, jakiegoś malucha ze złomowiska. Killer Bee, zabójcza pszczoła. Jeszcze tylko powiem, że gra została zaczęta w 2013 roku, ale do tej pory nie została zapowiedziana data premiery tej gry. Nie Także została oficjalnie potwierdzona. Robią i robią i nie umiem jej zrobić. Póki co możemy grać w wersję beta, która jest no nieźle okrojona, ale zawsze coś. Wreckfest. Tytuł zapowiada się ciekawie. Wreckfest, no. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No, zapowiada się głównie to, że liczą mi się tylko wyścigi. Jak to... sama nazwa wskazuje, Wreckfest, no czyli auta będą się fajnie rozpierdzielać. No, liczy się tylko czas i miejsce, które zajmiemy. I ja byłem zawsze fanem takich wypadków, będąc mniejszym. Wypadków, takich wyścigów różnych. Oglądało się kiedyś takie różne pierdoły, jak na przykład właśnie wyścigi ósemek, czy Demolition Derby, albo Destruction Derby. No właśnie tak trochę z tytułu mi to przypomina grę Destruction Derby, którą miałem na PSX-a. Ja miałem dwójkę na kompa, jeszcze pamiętam, jak mi to tata kupił. Start Race, Grid Order. No tutaj mamy typów, z którymi się ścigamy, oczywiście to jesteśmy my. Dobra, sprawdźmy, jak sobie poradzimy. Mamy jakiegoś zezłomowanego malucha. Może nie pójdzie nam najgorzej. O, już czuć ten model jazdy, że on nie jest taki byle jaki, że ta gra czerpie mnóstwo z klasycznego właśnie flat-outa, z tego tytułu. Normalnie czuję radość płynącą z rozgrywki i samochody zachowują się tak, nie określiłbym tego mega bardzo realistycznie, ale jest to na pewno bardziej symulacja niż zwykła zręcznościówka. Ale tam, gdzie za dużo realizmu, to też nie za dobrze. Ale tu chodzi też przede to wszystkim jest gra. O zniszczenia. No to rozpierdziel coś. No nie widzisz, że mi klapa od bagażnika się rozpierdziela? Na razie to widzę, że się otworzyła jedynie. Łooo! Ale przepychanka! Fajnie wyglądają te ślady opon na torze. No ogólnie to jest bardzo realistyczny tytuł. Znaczy, no realistyczny, no... Nie będę tego nazywał symulacją. Bo do symulacji jeszcze braknie trochę. Mamy miejsce piąte. Prowadzi Tito Starmaster. Ale... Fajnie się wpada w poślizgi i fajnie się z nich wychodzi, to daje taką czystą satysfakcję. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak się dobrze bawiłem właśnie w jakiejś porządnej ścigałce. To ja już nawet nie patrzę na serię Need for Speed, bo w tego Paybacka, pay, wiecie o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak zawsze. To ja nawet nie zagłębiam się w to, bo jak patrzę na to, może i tytuł był ciekawy. Ale
Jak dla mnie to po Need for Speedzie z 2015 roku, po tym reboocie, rozczarowałem się tym strasznie. Gra miała pełno bugów, zapadał się człowiek w mapę. O, pierwszy skończyłem. Minuta 58. Brawo. Brawo ja. Ale tak naprawdę to Need for Speed skończył się na Most Wanted'cie z 2005, a później już było coraz gorzej. I ten upadek Need for Speed'a trwa do dzisiaj, ale to tylko moje zdanie. Znaczy były wzloty i upadki. O tym na pewno powiemy... Wzloty i upadki, jak o kurs tym... Bitcoina. O tym na pewno powiemy w Kiełbasie Retro, jak będziemy przerabiać. Speedway. Sprawdźmy, co jeszcze tutaj mamy ciekawego. Gravel. To nas bardzo interesuje. No co, może jakieś inne tryby, nie? Są tutaj jakieś inne tryby? Nie, tutaj po prostu się ścigasz, mordo. Aha, na razie tylko... No, tyle twórcy możemy, dali. Słuchaj, możemy sprawdzić Demolition Arena. No właśnie. Ale naszym... To by było fajne. Naszym piździkiem będzie bardzo ciężko zwyciężyć, jeśli mam być szczery. Ponieważ, no... Mamy małą masę pojazdu. Ale może gruby kierowca będzie. Może. Tak, większy docisk. Do Pupek podłoża. Będzie tam siedział tu. Pipek. A bo Spaceon. Warto jeszcze powiedzieć o tym, czekaj, bo mam wątek właśnie, że dużo w tej grze zależy od modyfikacji naszego personalnego pojazdu, czyli w karierze, dajmy na to, wydajemy wirtualny hajs na wirtualne części i dzięki temu możemy zmienić barwy, ulepszyć, nie wiem, tam koła powymieniać, prześwit, silnik, skrzynię biegów, pod kątem mechanicznym mnóstwo tutaj zabawy jest. Więc koneserzy takich właśnie modyfikacji poczują się jak w niebie. Dobra, to nas nie obchodzi, walić to. To jest właśnie Destruction Derby, proszę Państwa. Aha, to wygląda jakby z bagażnika wypadały te beczki. Niestety tutaj blado wypadniemy. O, nad każdym... No wiesz. Nad każdym z samochodów widnieje pasek. Życia. Pasek życia tak zwany, lub też po prostu zniszczeń. Pasek żywotności samochodu, pasek zniszczeń, wytrzymałości. Nasz pasek jest w lewym, dolnym ty, rogu. Ale nasz killer bee jest upierdliwy. Wyjebałem już jeden samochód na tym, na dach. A tutaj jest wszystko, my tu nawet z terenówkami rozwalamy. Wiesz co możesz zrobić? Ucieknąć gdzieś i poczekać, aż wszyscy się porozpierdzielają, a potem... Rozpierdzielić ostatni samochód. Nie, to nigdy nie działało. Ja pamiętam, jak Destruction Derby tak próbowałem i zawsze na mnie... Właśnie o tym mówię. O, patrz, opony, gonią cię. Opony fajnie się wywaliły. Zobacz! No zobacz po prostu na te wgniotki. Fajnie to wygląda. No bo ten system zniszczeń jest mega zaawansowany. Przynajmniej ten silnik, który opracowało studio, jest przegenialny. O, już trochę muszę. Jak BMG Drive, czy jak to się tutaj nazywało? No, według mnie BMG Drive miało bardzo, bardzo zaawansowany model zniszczeń i ten silnik. Ale to była taka gra, w której właściwie chodziło tylko o to. Ale było trochę przekoloryzowane. Miałem wrażenie czasami, jakby to był taki blacha, ale zachowująca się tak delikatnie człowieku, jakby ona miała co najmniej, nie wiem, pół milimetra. O, a no zrobimy... Po prostu jakby była z plastiku. Pa, zrobimy sobie stu... O, fuck! To, że critical damage! Fuck! Sam się urządziłem. Press R to reset. Nie! Ja walczę. Po lewej mamy HUD. O, patrz. Patrz, kopci spali się. No, spalił się. O, no i dupa. Skończyłem 16. Zero fragów, nikogo nie zabiłem. No niestety. Mogło nam pójść lepiej. Ale zarobiliśmy kolejny hajsik, za którym możemy sobie zmodyfikować samochód. Aż jestem ciekaw, czy faktycznie jak sobie coś tutaj pomodyfikujemy, to zrobimy z naszego samochodu na przykład małego pancernego szerszenia. Zobaczymy. Garage, my cars. Jest Killer B, okej. Tam był market. Tune. A w markecie co jest? Może... Tutaj możemy mu zmienić zawieszenie, żeby było twarde lub miękkie, standardowe. Przełożenie skrzyni biegów, dyferencjał, balans hamulców, który będzie mocniej hamował przód czy tył. No, zaawansowane. Market. Co możemy kupić w naszym markecie? No właśnie, zobacz ten market. Mamy tutaj coś na wzór Garbusa.
Czyli można kupować nowe samochody. No można i wcale nie jest taka wygórowana cena. 122 konie mocy, 4 biegi, 923 czyli masy własnej. Ta beta nie jest aż tak okrojona jak wcześniej myśleliśmy, bo myśleliśmy na początku, że jest tutaj dostępny tylko jeden samochód. Ale zaraz, czy... O, jest, przeskoczyło trochę. Gremlin C133. Normalnie 1200 kg czystej radości. Oczywiście samochody nie są licencjonowane. Ile my mamy hajsu? Ale po co? 11500, to może chociaż wydany... ciekawa byłaby taka gra, jakby były prawdziwe samochody. Ale żaden twórca by się nie zgodził na to, bo żaden... no, twórca tych samochodów nie, po prostu nie chciałby, żeby jego samochody były niszczone, nie? Czy tam, no, to jest żadna marka wręcz by się... Niedzielny kierowca, Sunday Driver jesteśmy. Taką mam rangę, bo zbieramy doświadczenie za każdy wyścig. Sprawdźmy, na co nas stać. Tutaj mamy Ramera. Wygląda trochę jak Buick GNX? Albo mi się tylko... pomyliłem się. 10400. Mud Digger to jest ostatni samochód. Ileż on kosztuje? Na pewno będzie mega ciężki. No jest też drogi. Ale stać na nas go. To może kupimy go, co? Czy kupujemy jakiś inny samochód? Bierz go. Dobra, zaszalejmy. Czy chcesz kupić Mud Diggera, kopacza błota? Ależ naturalnie, że tak, ja w to idę. Jesteś nowym, dumnym właścicielem nowego pojazdu. Pytanie teraz, czy możemy kustomizację przeprowadzić danego pojazdu? No niby mamy tutaj jakieś różne rzeczy. No ale to wyjść lepiej tamtego, nie? Co będziesz, tego teraz usprawniał? Nie, no czekaj, zaraz sobie wybiorę. Zmienię go tylko. Zrób mu spoiler, skrzydła i... Ty, ale to trzeba, na to trzeba zarobić sobie. Nie ma nic za darmo, nie słyszałeś czegoś takiego? Nie. Dobra, wybierzmy sobie to. 520 Nm momentu obrotowego, 2 tony blachy zardzewiałej i 279 zdechłych koni mocy w tym wreckfeście. Dobra, wybraliśmy ten pojazd. Customize, front wheel. Newtonometrów? Co to za jednostka? O! Jak się prezentuje to? Te mamy zainstalowane tutaj. Previewing. O! Tak będą wyglądały, jak sobie kupimy jakieś tam opony nowe. Aha. A tak. O, tak fajnie wygląda nawet. No to jedno z przodu. No mam, możemy też tylne. Przedni zderzak, none, install. No, kolejne trzeba odblokować z pewnością. Wydech, mamy zainstalowany. Klatka bezpieczeństwa. Po co mieć gorszą, jak ile można... Ile mamy w ogóle tej kasy? Jak można mieć lepszą. 350 kredytów, niestety, nie jest to za dużo. Side protector. No to kup cokolwiek, żeby zobaczyć, jak zmienia się nasz samochód. No niestety... Dekoracja? No to chyba chodzi o malowanie, o sponsorów. No nie mamy jak na razie za dużo odblokowanych części, praktycznie żadne. Nawet spoilera, nic za nic. Możemy sobie no koła wymienić. Dajmy sobie tam jakieś, o. 350 kredytów, akurat nas będzie stać na to, kupmy sobie. Mamy już lepsze opony z felgami. Że sobie wymienił na zimowe, w czas. Czas. Lepiej późno niż wcale. O, i tutaj też możemy wymieniać pod kątem mechanicznym zapłon. Świece sportowe, świece wyścigowe. Fajne. Tylko, że to kosztuje trochę kredytów, a nas obecnie nie stać. StockX House. Pistons to są chyba tłoki, ile się nie mylę. No i mnóstwo części, mówię, że ci zapaleni maniacy będą się czuli jak w raju. No mamy silnik tutaj, za silnik też trzeba sportowy trochę wybulić hajsu. Najpierw trzeba go też odblokować, bo tutaj za odpowiednią rangę się części odblokowywują. No najlepiej jak taki mechanik. Mamy paint shop! Najlepiej jak taki mechanik. Derby. Siedzi 8 godzin w robocie i tam naprawia auta, przychodzi do domu, odpala kompa i zaś 8 godzin, tym razem w grze, naprawia samochody. Teraz sobie wymienimy tylko kolorek.
malowanie naszego pojazdu. Jakieś tam barwy kiełbasy TV na przykład. Cześć, chyba nie wyszło. Zaraz mi wyjdzie na twoją buzię. Nie, chyba no, nie. Pedale. Gejuszku. Dobra, zrób. O ja. Tak, no fajnie, w kolorze rdzy. Porannej sraczki. Porannej rdzy, bo przynajmniej nie będzie widać, jak to będzie rdzewieć. Tak więc zrobiliśmy sobie nasz samochodzik. Nie wiem, no kariery nie będziemy prezentować, bo to... Czemu? No bo to jest osobny materiał, stary. Jeżeli ja widzowie będą... A ja bym był ciekawy może, żeby zobaczyć, co tam jest. Ach tak? To se... odpal grę. Ja jestem ciekaw, jak się zachowuje samochód na innych torach. Zobacz w ogóle, ile tutaj torów jeszcze jest w tej grze. No to pójdź teraz masz jakieś tam... Masz asfalt, masz mixed... Wow... Dirt Speedway, Crash Canyon. Dawaj, Crash Canyon. O, Crash Canyon, dawaj. Bierzemy naszego Diggera. Tutaj nic nie zmieniamy. Niech to pozostanie, my jesteśmy takimi półamatorami. Trasa ma kilometr. A więc jest krótka. Ma 5 okrążeń, tak jak to było w poprzednim wyścigu. I postaramy się zwyciężyć te zawody. Tak jak w poprzednim wyścigu. Dokładnie. A jeżeli będziecie chcieli jeszcze jeden materiał, to z chęcią nagramy go. Nie będziemy robić z tego oczywiście serii, ale może powtórne nagranie ukaże tryb kariery. Ponieważ nie chcemy sprzedawać od razu wszystkiego, co tutaj jest. Patrz, kibice szalejący na trybunach, to jest niesamowite. Proszę Państwa, kiełbasa przebranżowił się, skończył nagrywać YouTube'a i zaczął uprawiać wreckfest. Sporty motorowe. Dokładnie. Ha! Uwielbiam. Ten co? To na tym to polega, Crash Canyon. O, tutaj się z nimi mijasz. Aha. Ale ta gra naprawdę jest po prostu... cieszy oko. Wizualnie jest przepiękna. Patrz. Peter Smrut. A nie, Semera. Najśmieszniejsze jest to, że w Ameryce naprawdę odbywają się takie zawody. Gdyby się nie odbywały, to na pewno ta gra by nie powstała. Tu właśnie chodzi o to... Ja wiem. No słuchaj, no kultura a... Nie każda gra odzwierciedla rzeczywistość. No wiadomo, że na przykład jeszcze Mass Effect nie jest nie jest dokumentem, tylko jest czystą fikcją, fabularno-naukową bym rzekł, bo może przewidywać to, co się tam będzie działo. Natomiast ta gra to jest po prostu ucieleśnienie tego, co niektórzy chcieliby robić, a ich nie stać na to, albo po prostu nie mają takiej możliwości. Jest na przykład Silesia Wrag Race, czyli na Śląsku uprawiane są takie różne rajdy. Kamikaze! Skurczysyn! O! Ale się wdupczyli. Ale to zarąbiście to wygląda, jak to się wygina ta blacha, to jest po prostu niesamowite. Prawie jak w GTA. Panie, GTA to wysiada przy tym. A w ogóle to w GTA 5 ciula to zrobili według mnie model zniszczeń, bo w GTA 4... No jakoś to lepiej wyglądało, nie? Lepiej wyglądało. Chyba, że po prostu... No tak nam jakoś to... Nie spasiło. Nie spasiło. W ogóle ja uważam, po prostu że... chyba widzieliśmy duży skok pomiędzy... San Andreas a czwórką, a takiego dużego skoku już nie widzieliśmy w tej fizyce gry pomiędzy czwórką a piątką, nie? Dobra, ale to nie czas na prezentowanie o serii Grand Theft Auto! Gear Linkage Fault. Ale jakby nie patrzeć, to też było na temat. Kurde, chyba łożyska skrzyni biegów mi nawalają, uszkodziłem sobie. Skrzynia mi nawala... tam leżą rozpierdzielone. No i o to właśnie chodzi, to jest piękno tej gry. Takie szczegóły, nie? A cieszą oko. Takie detale, ja... W ogóle twórców można wspomóc, bo oni chyba część pieniędzy właśnie, funduszy zebrali od fanów i ci, którzy zapłacili, mieli wcześniejszy dostęp do bety. Na przykład my. No i dzięki temu można sobie pograć, co jest niesamowite. Ja się jaram ogólnie tym tytułem, jest przegenialny. Bo we Flataucie 1 też był taki tryb właśnie, między innymi z tym kanionem. Ale czuć tą fizykę, jak ona pracuje. Że inaczej samochód się zachowuje właśnie na tym błocie, inaczej na żwirze, na piasku, a inaczej na asfalcie.
To jest ostatnie okrążenie, prowadzimy. Chyba AI przeciwników jest, nie jest wymagające, nie jest ustawione na takim wysokim poziomie, który by satysfakcjonował. A tam jakiś Golden Boy ma 3 sekundy straty do ciebie, to... No a tylko. Finish first! Pierwsze miejsce! No, przynajmniej nam się udało. 1940 kredytów. O, odblokowaliśmy sportowy filtr powietrza. Stożkowy może to jest. Dzięki temu fajne. Jakieś góra 10 koni więcej. No chyba, że jest markowy, mega jakiś może w dowalony. Trybie kariery dostaje się jakieś tam nagrody jeszcze. Nie wiem, może. O, sprawdźmy to. To będzie ciekawie wyglądać. Zrobimy sobie short circuit. Wybierzemy naszego Mad Diggera. Tylko ja bym może jeszcze Banger Race, Team Race, Elimination Race. Pójść ten fajne. Elimination. Tylko że Elimination będzie miało na każdym okrążeniu, dlatego zmniejszymy sobie liczbę przeciwników tam, załóżmy do... 5. Nie no, może do 6. Elimination Interval. Możemy ustawić na czas lub na każdym okrążeniu. Ustawmy po prostu co minutę. Pogoda randomowa, możemy sobie poustawić także AI, klasa C, kosiarki, klasa A, klasa B. To ścigajmy się teraz z klasą B i ustawmy sobie na realistyczne poziom trudności. No, skrzynia automatyczna, pełny pakiet kontroli, AI difficulty, nowic, dajmy amatora. Tutaj możemy różne parametry wyścigu ułożyć sobie. Przed każdym wyścigiem mamy informacje dotyczące trasy. Tym razem trasa dłuższa niż ostatnio. 1,34 km. W 53% składa się ze żwiru. I w 47% z jakiegoś gówna. Nie wiem, co to jest tarmak. Ty, chyba że powaliłem. I w 53% to jest, wiesz, z nawierzchni właśnie taki... kamienisty, z asfaltu. Dobra, nieważne. Z tego co widać, po prostu. I przed nami królowa nart. Po lewej Peter Smrut. Pierwszy jest Eddie. Po prawej Jeff. A Eddie. Po lewej Thompson. A w środku kiełbasa. Eddie Andradina. Ty tam od razu. O, ale my tu... O, ho, ho, ho. Ale się wyjeb... Poszedł! Andino. Mój bambino. Jaka ta gra jest wciągająca. Jeżeli podobało wam się na przykład BeamNG Drive i lubicie, jak rozpadają się samochody, a chcielibyście pościgać się, a nie tylko tam, nie wiem, podobijać samochodem, i dopadają was nostalgie związane z pierwszym Flatoutem i drugim, to ten tytuł jest dla was. Polecamy jak najbardziej. Jeszcze jestem ciekaw właśnie trybu kariery, bo na razie prezentujemy custom eventy, czyli tworzymy sobie tak naprawdę. A tak w karierze pewnie będziemy właśnie takim zawodowym kierowcą już i będziemy brać udział w, możliwe, że w mistrzostwach i w pojedynczych wyścigach. Ciekawe kiedy w końcu... Patrz, zapolił się tam. Widziałem. Ciekawe kiedy w końcu wydadzą tą grę. No 5 lat w sumie minie od tego tytułu, jak chyba pierwszy raz trailer opublikowano. No ja pamiętam, byłem bardzo zadowolony z tego, co zobaczyłem na materiale. Patrz, jak koło lata, wiesz? Już zbieżność do ustawienia. Peter Smrut przede mną. Trzeba go wyprzedzić. Niestety 2 tony ciężkiej masy spowalnia mnie. I to, że mam większy moment obrotowy, to mógłbym sobie... To teraz mu w bok przywal. No trzeba wykorzystać atuty naszego. No właśnie, no musisz jakoś kopacza to... błota. Zepchnąć go albo coś. Ale dowal mu na zakręcie po prostu. Wykorzystamy pit manewr policyjny. Dowal mu na zakręcie. Żeby jeszcze jakiś zakręt był. Kurde. Trzeba ściąć. O! O! Jest! Wyprzedziliśmy go! Następna eliminacja za 50 sekund. Mamy szansę dogonić tam Thompsona. Gra jest ciągle dopracowywana, więc na pewno przyjdzie taki moment, gdzie już będzie tytuł kompletny. Mamy nadzieję, bo ja to z pewnością chciałbym go ujrzeć.
pełnej wersji, w pełnej odsłonie, z wszelkimi możliwościami. I też wtedy sobie porównasz. No, co się zmieniło na lepsze? Niby to jest 5 lat już od momentu, kiedy zaczęli tam jakieś pierwsze prace nad tą grą, ale co chwilę wychodzą jakieś uaktualnienia do tej bety, więc nie jest tak, że oni tam nic nie robią, albo że kolejne części się pokazują co 3 miesiące. Kolejne aktualizacje, nie? Albo... Tak, aktualizacje. Albo że ostatnia aktualizacja była 2 lata temu. Wcale tak nie jest. Cały czas pracują nad tym tytułem i wierzę, że kiedyś nadejdzie ten dzień, że ogłoszą datę premiery wydania pełnej wersji. Tytułu. Dokładnie. A ty, Kawanos, też mógłbyś w to grać. No i przede wszystkim jest multiplayer. Mógłbym grać, gdybyś nie siedział cały czas i w to nie grał. Dobra, to komentuj przynajmniej. Wczuj się teraz. Wyobraź sobie, że to są zawody. Ja jako twój dobry kompan, kumpel biorę w nich udział. I obserwujesz to. I kiełbasa na drugim miejscu. Zaraz za Thompsonem. Za 13 sekund będzie eliminacja. Czy kiełbasa dogoni Thompsona? Teraz mamy okazję wyprzedzić go na zakręcie, ale Thompson ucieka. Kiełbasa goni Thompsona. Ale Thompson ma gaz w dupie, no i... Dobrze, że nie w aucie. 57 sekund do kolejnej eliminacji. LPG, lepsze przyspieszenie, gamoniu. No właśnie. Albo geju. No i znowu zakręt. Te zakręty w wykonaniu Thompsona wcale nie są najlepsze, ale kiełbasa nie umie nadążyć za Thompsonem i Thompson cały czas ucieka. Czy kiełbasa w końcu odrobi tą stratę? Thompson zapierdala jak szalony. Dobrze ci idzie nawet. Może teraz. Tak! Thompson dostał w dupę! Kiełbasa musi go teraz wyprzedzić. A jednak nie! Kiełbasa czy Thompson? Thompson czy kiełbasa? Tak! Kiełbasa jest teraz na prowadzeniu. 13 sekund do końca. Czy się uda? Jest jeszcze teraz... Petr Smród, pamiętam. Ha, jeszcze Petr Smród tam jest. Zapomniałem. No to Petr Smród teraz odpadnie. Już został wyeliminowany. Tak, został Thompson. Weź mi w łóż tą sławkę. Thompson ma sekundę. Bo mi wypadła. Straty do kiełbasy. Na prostej. Kiełbasa robi przewagę. No zobaczymy. Dużo zależy od zakrętów. Jak w te zakręty będą wchodzili i kiełbasa, i Thompson. No ale kiełbasa cały czas powiększa przewagę. Już ma 2 sekundy przewagi nad Thompsonem. No i kolejny zakręt. Thompson goni kiełbasę. Już tylko i sekunda straty do kiełbasy. Już go ma, już tylko 500 sekundy. Mógłbyś komentować skoki narciarskie, bo to co wyrabia Szczęsny i Babiarz, to przyprawia mnie czasami o mdłości, tak na marginesie. Tak na marginesie mnie też. I? Jest! Zwycięstwo! Zwyciężył! Sorry. Udało się. Ale karawan imieniem wdzięcznym Hammerhead nie poradził sobie z naszym kopaczem błota, bagna. Jesteśmy po prostu niesamowici i zarobiliśmy 240 kredytów tylko. Może więcej. A skąd wiesz, że to kredyty? Może to są korony czeskie na przykład? CR koron. Ty! Ale tak sobie słucham, to ta gra ma całkiem niezły soundtrack. Jak już kompletnie zaimplementują, to no, będzie się fajnie słuchał. Taki... Żeby czasem nie było tak, że zaś nam tam przydupczą prawa autorskie. Dobra, to zobaczymy najwyżej. Na YouTubie. Dobra, to byłoby na tyle. Będziemy się z wami żegnać. Jeżeli będziecie chcieli, abyśmy zaprezentowali tryb kariery, to napiszcie w komentarzach. A jak będzie mało wyświetleń i mało lajków, to nie zrobimy. I tyle. No właśnie, i siusiak w pupę. Żegnają się z wami kiełbasa i Kabanos. Elo, elo, elo. Elo.